Witam Was bardzo serdecznie o tej późnej porze. Strasznie dużo Was tu do nas dołączyło na wspaniały Uniwersytet Ekonomiczny. Moi mili, ja nazywam się Marcin Gołębski i chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać o rzeczach, które pozornie wydają się łatwe. Natomiast takie łatwe wcale nie są. I na dzień dobry chciałbym Wam zadać, moi drodzy, jedno proste pytanie. Kto z Was lubi rządzić? 100% kadry menedżerskiej. Świetnie. A pytanie numer dwa. Kto z Was uważa, że umie rządzić? To by było na tyle. Naprawdę? No to pytanie numer trzy. A co to znaczy dobrze rządzić? Proszę bardzo, jak masz na imię? Mikołaj. Co to znaczy dobrze rządzić? Tak. No brawo, ja nie wiedziałem jeszcze, jak to obsługiwać. Pamiętać zawsze o wszystkich zobowiązaniach, czyli żeby nie było na przykład jakichś długów niespłaconych. Bardzo słusznie. Odsetek. Odsetek długów niespłaconych. Oczywiście, a teraz mam pytanie, mogę na sekundkę, ale jak myślicie, czym w takim razie jest rządzenie ludźmi? Rządzenie ludźmi. Jak masz na imię? Zuzia. Umieć przekonać otoczenie do swoich racji. Bardzo dobrze. No i teraz, jeżeli wiemy, że dobre rządzenie to umiejętność przekonania do swoich racji. Czy ci z Was, którzy podnieśli wcześniej rękę, niech podniosą teraz ci, którzy uważają, że potrafią przekonywać do swoich racji. Wszyscy potraficie? Super. Wobec tego jeszcze jedno pytanie, bo o tym chciałbym rozmawiać. Jak widzicie na slajdzie, dzisiaj będziemy o tym kierowaniu, o zarządzaniu ludźmi rozmawiać. I moje pytanie, jak sądzicie, co to jest charyzma? Co to jest charyzma? Słucham ciebie. Nie będę już biegał z mikrofonem, więc stań i głośno. Umiejętność wykonywania innych naszych celów i naszych dążeń, tak? Super. A powiedzcie mi, podajcie mi przykład jakiegoś człowieka, który według Was posiada charyzmę. Słucham. Ja. Dziękuję. Ale jakiś... Słucham z ciebie. Ty. A z kogoś znanego? Dyrektor waszej szkoły. Gratuluję panu dyrektorowi. Twój tata. Świetnie. Osoba z charyzmą. Tak? No... Poniekąd na pewno tak. O, ale już a propos. W jaki sposób, jak już powiedziałeś, jak masz na imię? Kacper. Jak powiedziałeś, że pan Putin ma charyzmę, to jak sądzicie, w jaki sposób on ludźmi rządzi? Oszukuje ich, a myśli, że i wmawia im, że mówi prawdę. Tak. A czy on pozwala ludziom na to, żeby wyrażali własne zdanie? Czyli w jaki sposób rządzi? Twardą ręką. Tak? Kto? Jeszcze raz to powiedział. Autorytarnie. A no właśnie. I tutaj, słuchajcie, zaczynają nam się pojawiać sposoby, w jakich możemy tymi ludźmi zarządzać. Po pierwsze, osoba, która ma ludźmi zarządzać, powinna posiadać charyzmę. Cóż to takiego ta charyzma? Ta charyzma to umiejętność przekonywania do swoich racji, ale w taki sposób, żeby ludzie chcieli nas słuchać. Nie musieli nas słuchać, tylko chcieli nas słuchać.
I to jest niezwykle ważne, bo bardzo często jest tak, że nam się wydaje, że potrafimy rządzić. Nam się wydaje, że potrafimy przekonywać do siebie innych, ale tak naprawdę innych nie słuchamy. Umiejętność pracy z ludźmi to umiejętność rozmowy, umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji i kontaktów. Powiedzcie, a tutaj w drugim punkcie, cechy dobrego przywódcy, umiejętność motywowania. Co to jest motywowanie? Kto wie? Słucham ciebie. Okej. Tak, to nic innego jak zachęcanie do pracy, a twoim zdaniem? To samo. Czyli zobaczcie, mamy już dwie rzeczy. Dobry kierownik, dobry lider posiada charyzmę, czyli umie przekonywać do swoich racji. Dobry lider umie motywować, czyli sprawiać, żeby innym się chciało. A co to znaczy mieć pokorę w zarządzaniu ludźmi? Pokorę, słucham ciebie. A no właśnie. A kto z was umie się przyznawać do błędu? Już trochę mniej, ale wolontariusze też się potrafią przyznawać do błędu. To ważna cecha w tym wieku, powiem szczerze. Kto w takim razie mi powie, okej, rządzę, chcę rządzić, a z drugiej strony umiem się przyznać do błędu, czyli mam taką wewnętrzną pokorę. Kto z was ostatnio przed innymi przyznał się, że zrobił coś źle? I jak ludzie na to zareagowali? Słucham ciebie. Wściekłością, że się przyznałeś do błędu. No i proszę państwa, w firmie, w organizacji, a tutaj jesteście po to, żeby się o tych firmach, o tych przedsiębiorstwach uczyć. Osiągną sukcesy, jeśli chodzi o kierowanie ludźmi, ci, którzy po pierwsze będą mieli charyzmę, której nomen omen można się nauczyć. Po drugie, będą potrafili motywować innych. Po trzecie wreszcie, będą ludźmi pokornymi. Po czwarte, muszą być ambitni. Muszą być ambitni. Co to znaczy ambicja? Słucham ciebie. Chcę czegoś dokonać. Kto z was chce być kiedyś kierownikiem? Liderem? A może premierem, kto chce być? Ja bym nie chciał. Słucham? A twoja koleżanka chce być premierem? A jak nie nazywa się Ewa Kopacz przypadkiem? Nie. Rozumiem. Kolejną ważną cechą, moi drodzy, jest umiejętność rozwiązywania problemów. Umiejętność rozwiązywania problemów, ponieważ niestety w firmach, do których kiedyś pójdziecie, jak będziecie starsi, te problemy będą się pojawiać na co dzień. Z problemami będziemy mieć do czynienia zawsze. A z czym bądź z kim ma się zawsze największe problemy? Z nauczycielami. Z nauczycielami, okej. Okay. Z kim się ma największe problemy? Czyli generalnie z ludźmi. Najwięcej problemów związanych, tak? Z kolegą. Oczywiście, a w pracy też mamy kolegów. Czyli zobaczcie, kierownik ile ma na głowie. W jaki sposób zarządzać tymi ludźmi, żeby po pierwsze przekonać ich do tego, co my chcemy zrobić. Po drugie, umieć ich do tego zmotywować. Po trzecie, umieć się przyznać do błędu. I po czwarte właściwie być jeszcze dodatkowo ambitnym, żeby inni to widzieli. Po piąte, żeby musimy jako dobry kierownik rozwiązywać problemy. I teraz jeszcze jedna rzecz. Tutaj widzicie inicjatywa. Co to takiego inicjatywa w kierowaniu ludźmi? Jak sądzicie? Albo inaczej zadam pytanie. Przedsiębiorczość. Z czym wam się kojarzy? Z czym? Z ekonomicznym myśleniem. A jeśli mielibyśmy być przedsiębiorczy, tak? Trzeba mieć swój pomysł na biznes. Bardzo, bardzo ważne. A teraz uważajcie. Jesteście kierownikami. Macie 20 pracowników w firmie. Słucham?
Mało? Ja kiedyś miałem 3 i nie dałem rady. Macie 20 pracowników i musicie być przedsiębiorczy, mieć inicjatywę w odniesieniu do tych pracowników. To co to oznacza? Być przedsiębiorczy wobec swoich pracowników, tak? Nie słyszałem. Jeszcze raz. Tak, trzeba być, bardzo dobrze, trzeba rozwiązywać, czy tak przydzielać obowiązki, żeby każdy wiedział, co ma robić. I przede wszystkim przedsiębiorczość czy inicjatywa. Pamiętajcie, nasi pracownicy nie mogą się z nami nudzić, bo wtedy nie będą chcieli być naszymi pracownikami. Nasi pracownicy chcą mieć szefa, chcą mieć lidera, który będzie umiał zadbać o to, żeby się w dużym cudzysłowie nie nudzili. No i właśnie, powiedzieliśmy sobie o tym, tutaj ktoś wspomniał pana Putina. Pan Putin prezentuje pewien określony styl kierowania. A co to takiego styl kierowania? Styl kierowania, słuchajcie, to to, w jaki sposób my postępujemy wobec ludzi. Kto, jeszcze raz ręka do góry, kto twierdzi, że umie rządzić? Bomba. Trzymajcie te ręce w górze, zaraz sobie wybiorę jakiegoś delikwenta. Jak masz na imię? Mateusz, mówisz, że lubisz i umiesz zarządzać ludźmi. No to jak ty to robisz, powiedz? Zwykle przekonuję ich do tego, że to dobre, a kiedy się nie zgodzą, wymyślam inny sposób, który według chociaż większości będzie dobry. O, widzicie. No to teraz Mateusz, jaki styl prezentuje tego kierowania? Słucha innych? Bardzo dobrze. A słuchanie innych to inaczej jaki styl? Kiedy każdy może powiedzieć swoje zdanie, tak? Styl kierownika? Tak, ale jakiego kierownika? Jak masz na imię? Mikołaj. Szacun. Demokratyczny, dokładnie. To jest demokratyczny styl kierowania, czyli ja rządzę, chcę rządzić, wy mnie macie słuchać, ale ja też słucham was. I zanim podejmę jakąkolwiek decyzję, pytam, rozmawiam, kto z was tak zarządza? Dobrze. A teraz jeszcze raz ręka w górę, kto umie zarządzać. Teraz. Super. Jak ty zarządzasz ludźmi? Jak masz na imię? Marta. Marta, to proszę bardzo. Ja zarządzam ludźmi... No, dobrze. Ja zarządzam ludźmi w sposób uczciwy. Słucham, na czym im zależy. No i staram się to jakoś pogodzić. Tak, żeby było dla ludzi dobrze i dla mnie. Czyli mamy kolejnego demokratę. A słuchajcie, a kto zarządza w taki sposób, że róbcie to, co mówię, bo jak nie, to w papę. Jednak się paru takich znalazło, Putinu. Tak właśnie zarządzasz? Nie? A jak? Kto? Ojej. To prawda. Ty tak zarządzasz? Szantażujesz kogoś pieniędzmi. No, muszę powiedzieć, że dosyć ciekawy styl. Słuchajcie, jeżeli tak jest, że dochodzi do tego, że szantażujemy kogoś pieniędzmi, to po pierwsze jest przestępstwo, to prawda, a po drugie, ja myślę, że żartowałeś oczywiście, a jeżeli nie, no to niedobrze. Widzę, że historię też znamy. A ty w jaki sposób zarządzasz? Ja raczej, tak jak pan powiedział, że jak nie, to papa, ale też trochę tam jednak słucham mimo wszystko, co chcą i w miarę przerobią mój plan. Rozumiem, czyli z jednej strony cię wysłucham, ale jak mi się to nie będzie podobało, to w papę. Czyli to jest też jakiś tam styl kierowania. O, aż się boję. A ty jak? No? Jak zarządzasz ludźmi? Albo wylot z pracy.
Czyli zobaczcie, mamy kilka tych stylów kierowania. Wy tak naprawdę, słuchajcie, wszystkie znacie. Wszystkie znacie, bo o wszystkich mi powiedzieliście. Pierwszy styl kierowania to jest kierownik autokrata. Czyli taki, który mówi, słuchajcie, to jest moja racja, jestem jedyny, który ma rację, a jak nie, to papę. I nie słucham innych, tylko sam podejmuję decyzję. Słuchajcie, czy taki styl kierowania jest dobry czy zły? A, ktoś tu powiedział, to zależy. A dlaczego? Od czego to zależy? Zależy jakie... Słuchajcie, jesteście świetni. Zależy jakie towarzystwo. Od czego jeszcze zależy? Dla kogo? Zależy dla kogo? No oczywiście, dla niego dobrze. Nie no, oczywista sprawa. Dlaczego ten styl kierowania nie jest do końca zły? Kiedy on się przydaje?